Cześć, witam. 24 lipca 1979 roku zginął śmiercią samobójczą bard i idol poetycki mojej młodości, czyli Edward Stachura. Mam wam dziś do pokazania dwie książki. Biografię Stachury napisaną przez Mariana Buchowskiego pod tytułem Buty i kara. Taki tytuł. Oraz jego powieść poetycką Siekierezada, zamieszczoną w wydaniu dżinsowym, tom trzeci. Od czego mam zacząć? Zacznę od Siekierezady. Tytuł Siekierezada, czyli Zima leśnych ludzi. Nawiązuje oczywiście do powieści Marii Rodziewiczówny pod tytułem Lato leśnych ludzi, ale akcja dzieje się po II wojnie światowej w 1967 roku przy wyrębie lasu. I gdybym teraz zapytała moich widzów, tych, którzy czytali Siekierezadę albo będą ją czytać, gdzie rozgrywa się akcja tej powieści, to wszyscy byście odpowiedzieli, że w Bieszczadach. Mit bieszczadzki Stachury jest ogromnie rozpowszechniony. Do rozpowszechnienia tego mitu przyczynił się reżyser Witold Leszczyński, który nakręcił film pod tytułem Siekierezada. Zdjęcia do niego kręcił w Cisnej właśnie i w Bieszczadach, ale hola hola, wcale tak nie było. Raz na zawsze mówię, że akcja tej książki dzieje się, i zaraz wam przeczytam, we wsi Bronowice, gmina Hopla, niedaleko Sławy Śląskiej, czyli na ziemi głogowskiej, czyli na zachodzie Polski. Było to wtedy województwo zielonogórskie. Naprawdę, ta wieś nazywa się Grochowice, leży w gminie Kotla, niedaleko Sławy Śląskiej, koło Głogowa. A więc akcja Siekierezady rozgrywa się na zachodzie Polski, można powiedzieć, że na Dolnym Śląsku, na ziemi głogowskiej, województwo zielonogórskie. W Bieszczadach albowiem, jak pisze biograf, Stachura był tylko raz w 1973 roku ze swoim bratankiem i wcale się Bieszczadami nie zachwycił. W każdym razie nie napisał nic ciekawego o Bieszczadach, wspomina o tym tylko tam we swoich wspomnieniach. Natomiast wiele razy był właśnie u nas, na ziemi głogowskiej, na zachodzie Polski. Miał tutaj przyjaciół i tu zatrudnił się przy wyrębie lasu. I właśnie bohater tej książki, Janek Pradera, jest takim odbiciem Edwarda Stachury. Tenże właśnie Janek Pradera, jak mówi o sobie, oczywiście mam zaznaczone, jest studentem, oczywiście, dlaczego ja się nigdy nie przygotuję? W każdym razie mówi o sobie, że jest studentem, skończył rok archeologii i rok czegoś tam i uczestniczył w bójkach ulicznych i tak dalej, no ale pragnął od tego życia uciec, a zwłaszcza uciec od miłości, do gałązki jabłoni. I właściwie ta cała książka i pobyt Janka Pradery w tej właśnie miejscowości przy wyrębie lasu, to jest ucieczka od miłości. Nie może jednak tego w sobie pokonać, czyli zwalczyć w sobie tego uczucia do gałązki jabłoni. Pisze codziennie do niej listy, bardzo za nią tęskni, no i po jakimś czasie z tego lasu musi wyjechać, ponieważ ta robota, bardzo ciężka fizyczna robota, nie pozwoliła mu o miłości zapomnieć. Ale jego miejsce zajmuje inny, podobny człowiek, Michał Kątny, który jest z kolei poetą i który też cierpi, ponieważ został zdradzony i porzucony przez kobietę. A więc miejsce, które opisuje Stachura, to jest miejsce spotkania outsiderów, ludzi, którzy przed czymś uciekają, albo ludzie, którzy na nowo pragną odnaleźć sens życia. Poznajemy oczywiście ludność miejscową, Peresadę przede wszystkim, takiego starego drwala, który przyjechał na tę ziemię po roku 45 ze wschodu, miał wtedy 17 lat, a akcja rozgrywa się w 67 roku. No i co mamy? Mamy obraz życia tych ludzi mieszkających na stacjach daleko od rodzin. Oczywiście chleją, pędzą bimbę,
pędzą, opowiadają sobie swoje historie, to prawda. Są jednak wobec siebie tolerancyjni, akceptują wszystkiego i wszystkich, dlatego że niewielu z nich jest tam na stałe. Raczej przyjeżdżają na chwilę, żeby, jak powiedziałam, o czymś zapomnieć, nie wiem, przemyśleć swoje życie na nowo. Tak właśnie robi Janek Pradera i tak właśnie robi Michał Kątny. Cytaty z Siekierazady są naprawdę znane i powtarzane i cytowane wielokrotnie. Co ja tu mam zaznaczone? Aha, wieś Bobrowice, no teraz mi się znalazło. O! Jestem Janek Pradera, włóczęga i były student, 3 lata archeologii słowiańskiej, uczestnik wielu bójek ulicznych, wielokrotnie ranny, ścigany i tak dalej. Co tu jeszcze mam? A, co pan sobie wybrał? A, lato leśnych ludzi Marii Rodziewiczówny. Teraz wprawdzie zima, a nie lato, ale nikt jeszcze do tej pory nie napisał książki pod tytułem Zima leśnych ludzi, o ile mi wiadomo. Książka jest, jak już powiedziałam, piękna, poetycka, cytatów mam co niemiara, o życiu, o świecie, o wszystkim, co byście chcieli. Ostatnim natomiast utworem Edwarda Stachury, który znaleziono w jego pokoju, właśnie w tym pokoju, w którym się powiesił, jest wiersz, któremu nadano tytuł, któremu nadano tytuł List do pozostałych. Zaczyna się tak. Umieram za winy moje i niewinność moją, za brak, który czuję każdą cząstką ciała i każdą cząstką duszy. Za brak rozdzierający mnie na strzępy, jak gazetę zapisaną hałaśliwymi, nic nie mówiącymi słowami. Za możliwość zjednoczenia się z bezimiennym, z pozasłownym, nieznanym. Biografia Edwarda Stachury. Serdecznie polecam. Nie tylko tym, którzy już go znają, tego włóczykija, włóczęgę, obieży świata, urodzonego we Francji. Człowieka, który nieustannie musiał być w ruchu, który kochał pociągi, który był w Meksyku i w wielu innych miejscach na świecie, a skończył ze sobą 24 lipca 1979 roku, którego wiersze śpiewa Stare Dobre Małżeństwo i we wsi Grochowice, gdzie właśnie przebywał i pracował, co roku odbywają się spotkania zwane Stachuriadami. Sięgnijcie po twórczość Stachury. Mój ulubiony cykl to jest Msza Wędrującego w wykonaniu Anny Chodakowskiej z muzyką Jerzego Satanowskiego. Czytajcie Stachurę. Dziękuję. Do zobaczenia.